Dzień dobry, no zawiedziony? Jak ta walka? No jestem mocno zawiedziony, tym bardziej, że liczyłem, że to się skończy, w ogóle nie spodziewałem się, że to się skończy po czterech rundach, nie, można powiedzieć, że nie byłem gotowy na te cztery rundy. Tak jak było widać, zresztą już po trzecim rundzie trener ściąga mi w narożniku rękawice, po czym podszedł sędzia, powiedział, żeby ich nie ściągać, bo będzie zaraz czwarta runda, no trochę mnie to zdziwiło, w ogóle nawet nie myślałem o czymś takim. No jestem mocno zawiedziony, w drugiej rundzie kompletnie, przestałem ciągnąć dalej to, co dawało, co skutkowało dobrze w pierwszej rundzie, nie trzymałem rywala na dystans, mało kopałem, dawałem sobie jak dzieciak obijać nogę. No myślę, że głównie właśnie to, że stanąłem w miejscu, zacząłem się cofać, spowodowało to, że wynik był jaki był. Jakaś przyczyna tego była? No myślę, że prądu przede wszystkim zabrakło. Tutaj te rzeczy, które mi najlepiej wychodzą, wymagają najwięcej prądu, czyli kopanie na głowę, wysokie kopnięcia, praca nóg, to jednak wymaga największego, to wymaga dość dużej kondycji. Mi tutaj ta kondycja zawiodła w końcówce, tym bardziej ta trzecia, czwarta runda. Bardzo dużo się cofałem, cały czas na wstecznym, no inaczej chyba nie mogło być. Arek, ja odniosłem wrażenie, jakbyś był po prostu też mocno stremowany taką walką, że się nieco usztywniłeś. Powiedz, czy to mogło mieć wpływ na ten brak prądu w kolejnych rundach? Znaczy tak, no myślę, że przede wszystkim zawsze stres powoduje, tak jakby zawodnikowi się wrzuciło plecak na plecy, tak, jeszcze 10 kilo, to zabiera dużo prądu, sam stres. Dodatkowo, no nie ma się troszkiwać, no rywal mnie tutaj, można powiedzieć, pojechał doświadczeniem, bo konsekwentnie cały czas robił to samo, nic nowego, od drugiej rundy cały czas obijał mi tą nogę, lewy sier, prawa noga naprzemiennie. No ja się dałem na to niestety nabrać, wynik był jaki był. Także ale wyciągamy wnioski i jedziemy dalej, rozumiem. Tak, wiadomo, wyciągamy wnioski. Myślę, że też nie ma co się dalej rozpędzać z bardzo mocnymi rywalami. No, zawodnik starszy doświadczeniem, starszy wiekowo, 12 lat bodajże, no i doświadczeniem, no to można powiedzieć drugie 12, bo walk miał 10 razy więcej niż ja, albo jeszcze 15. No i myślę, że następnym razem będę po prostu sobie lepiej dobierał rywali. Nie będę zgadzał się też na wszystko. No ale takie walki są potrzebne, wiadomo. Zbieram doświadczenie z lepszymi. Jak spadać to z wysokiego konia? Powiedz, no tutaj zamierzasz trochę nagiąć tą zasadę? Znaczy, no teraz na pewno, tak? Jeśli mam tu rozumieć to, że przez to, że kolejna walka. Znaczy, no nie, no, kolejną walkę już mam zaplanowaną, też z bardzo mocnym rywalem ze Słowacji. Dalej się będzie trzeba zastanowić. Z kim będziesz walczył? Radovan Kula na gali Boxing Night 12, przepraszam, w Częstochowie. Też na zasadach K1, waga ciężka. Zawodnik też bardzo dobry, no młodszy ode mnie, ale też bardzo doświadczony. Wysoki, ciężki, także myślę, że będzie może jeszcze ciężej niż dzisiaj. Ale lepiej się przygotuje na pewno. Arek, walczysz w wadze ciężkiej, jesteś bardzo wysokim kickbokserem. No nie jesteś jakiś korpulentny, masywny jak w tej wadze, chociażby Rico Verhoeven, który imponuje tą muskulaturą. Czy też będziesz pracował właśnie nad tą motoryką, dynamiką w swoich treningach? Znaczy właśnie jeśli chodzi o dynamikę, motorykę, nie ma tu bardzo co do poprawy. Muszę przede wszystkim, w ostatnim czasie za dużo przytyłem, skupiłem się na treningu siłowym, żeby rywalowi tutaj dorównać fizycznie. No ja nie jestem takim typowym ciężkim, bardziej małym ciężkim, jak to się mówi, czyli zawodnik ważący około 100 kg. No niestety waga ciężka jest półciężka, jest do 95 kg, a potem w wadze ciężkiej nikt już nie waży 99 ani 100, tylko wszyscy ważą po 114, dlatego no przede wszystkim szybko nie dojdę do tej wysokiej wagi, która będzie połączona wraz z dobrą wytrzymałością. No to niestety jest praca na lata, ale myślę, że w przyszłości ta porażka w połączeniu z tym wszystkim, z masą, tak, to będzie stanowiło tutaj moją siłę.